Cześć. W dzisiejszym filmie przedstawię Ci trzy najczęstsze błędy popełnione przy wyborze legowiska dla psa. Zanim jednak to nastąpi, pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować ten kanał i kliknąć dzwoneczek. Dzięki temu dostaniesz powiadomienia o najnowszych filmach, jakie pojawią się u nas na kanale. No to lecimy. Po pierwsze, dobieranie legowiska po wadze psa, a nie po jego wymiarach. To jest najczęstszy błąd, jaki pojawia się przy wyborze legowiska dla psa i w ogóle przy procesie zakupu psa. Bardzo często klienci wybierają legowiska kierując się wagą psa, co jest jakby trochę już reliktem przeszłości, bo nie ukrywam, że na początku jakby tak się dobierało te legowiska, ale z biegiem lat jakby ta wiedza ewoluowała i obecnie nie dobieramy legowisk po wadze psa, tylko dobieramy właśnie po jego wymiarach. Zestawmy sobie dwa psy, na przykład Whippeta, który jest hartem, i buldoga francuskiego. Obydwa są w podobnej wadze, czyli teoretycznie powinniśmy dobrać do nich takie samo legowisko. W praktyce jednak to dwa zupełnie inne rozmiarowo psy i właśnie rozmiarem powinniśmy się kierować przy wyborze legowiska. Jak powinniśmy mierzyć naszego psa? Już Wam tłumaczę. Mierzmy sobie go od głowy do nasady ogona, idąc miarką po linii kręgosłupa. Wymiar, który nam się pojawi, to szerokość naszego legowiska. Powiedzmy, że pojawiło nam się 76 cm, 75 cm, to powinniśmy dobrać legowisko, które będzie ciut większe dla naszego pieska, czyli oscylujące między 80 a 90 cm przy szerokości. Dlaczego ten wymiar jest tak ważny? Wymiar jest potrzebny do tego, aby pies w momencie, kiedy położy się w pozycji zdechu pies, czyli w tak zwanej fazie REN snu, żeby mógł się rozłożyć po całej szerokości na boku. To gwarantuje mu komfort snu i zapewnia odpowiednią szerokość legowiska i posłania do spania. Drugi błąd. Nie wybierajmy docelowego rozmiaru dla szczeniaka. Dlaczego o tym mówię? Bardzo często kupujemy wyprawkę dla naszego pieska, która jest już dopasowana do tego konkretnego rozmiaru naszego zwierzaka. Posłużę się tutaj przykładem naszego Hektora, który jest labradorem. Kiedy on przyszedł z hodowli, mierzył od między 50 a 60 cm. No i waga też jakby nie była docelowa, ale waga akurat tutaj w tym wypadku nie jest aż tak istotna. Istotne jest to, że taki piesek przychodząc z hodowli ma tak zwany lęk separacyjny, czyli jakby zabierając go z łona matki, dostaje się w nowe środowisko, do nowego domu, przytłacza go ta cała sytuacja, więc ładując, tak kolokwialnie mówiąc, takiego pieska do wielkiego legowiska, które na przykład w przypadku Hektora, który miał 50-60 cm, dostaje legowisko dwa razy większe, które oczywiście mogłoby być jego docelowym, ale dopiero za jakieś 9 miesięcy. Bardzo często piesek omija takie legowisko. Co należy zrobić? Należy dobrać mniejsze legowisko dla takiego psiaka, który dopiero no jakby jest w wieku szczenięcym. Jest to o tyle istotne z dwóch powodów i korzystne z dwóch powodów. Po pierwsze, nie przysparza naszemu pieskowi lęku separacyjnego. Dostaje on wtedy od nas taki rozmiar legowiska, który jest dopasowany do jego obecnego wzrostu. I ten piesek czuje się jakby bardzo komfortowo i zaopiekowany w tym legowisku, co jakby pomaga mu przetrwać te pierwsze chwile rozłąki z matką. Po drugie, i tutaj są akurat względy ekonomiczne brane pod uwagę, ważne jest też to, że często takie pieski po prostu gryzą te legowiska, więc po pierwsze dostajemy nie dość, że efekt omijania takiego legowiska, jeżeli dobierzemy za duży rozmiar, to po drugie takie legowisko po prostu zostanie rozszarpane, więc będziemy mieli podwójne rozczarowanie, czy piesek i nie leżał na tym legowisku i je na dodatek pogryzł, więc tego chcemy uniknąć i taki koszt powinniśmy sobie uwzględnić, że pies po prostu może nam to legowisko pogryźć, więc to pierwsze legowisko pamiętajmy, żeby dobrać po pierwsze mniejsze, a po drugie niskobudżetowe, żeby po prostu nie było nam żal, jeżeli pies po prostu to legowisko pogryzie. Po trzecie, źle dobrane wypełnienie do legowiska. Tutaj jest jakby temat bardzo szeroki do omówienia, bo są różne rodzaje wypełnień. Po pierwsze kulka silikonowa, po drugie wypełnianie z granulatu,
poszarpanej pianki, po trzecie materac zwykły i po czwarte materac ortopedyczny. Czym się różnią te wypełnienia? Po pierwsze zastosowaniem do konkretnej wagi i do konkretnego rozmiaru naszego psa. Mamy rasy, które cierpią na dysplazję stawów, jak na przykład Labrador czy Golden Retriever, owczarek niemiecki. I te rasy są narażone szczególnie na problemy ze stawami, problemy z kręgosłupem. I dla tych ras powinniśmy zastosować przede wszystkim materac ortopedyczny. Mówię tutaj materac nie bez przyczyny, bo bardzo często pod nazwą legowisko ortopedyczne, a nie materac ortopedyczny, kryje się poszarpany granulat pianki memorycznej, który nie ma nic wspólnego z ortopedycznością. I dla takich ras powinniśmy właśnie takiego typowo legowiska ortopedycznego bez materaca ortopedycznego w środku unikać. Wybieramy tylko te, które są z materacem ortopedycznym, pełnowymiarowym, takim jak do łóżka, i tym się powinniśmy kierować. Są też wypełnienia z kulki silikonowej. One są bardzo popularne dla mniejszych ras, mniejszych i średnich ras, które nie są narażone na dysplazję stawów, na problemy z kręgosłupem, i z powodzeniem można je stosować dla takich ras jak York, jak nie wiem, Bolończyk. To są rasy, które w takiej kulce silikonowej się odnajdą, jako wypełnienie oczywiście, bo jest bardzo miękka, to jest struktura podobna do wypełnienia poduszek, które mamy w naszych łóżkach, więc myślę, że bardzo fajnie nam zaopiekuje naszego zwierzaka. To były właśnie trzy najczęstsze błędy przy wyborze i przy zakupie legowisk dla psów. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, bo pojawi się tutaj na pewno więcej ciekawych treści i filmów, które powinny Was zainteresować, jeżeli jesteście z psiakiem za pan brat. Także do zobaczenia i hej!